Chcieliśmy dzisiaj przypomnieć ludziom, co stało się 100 lat temu w tym miejscu w Sukarzu. Niech za nami nikt nie woła, niech tam po nas nikt nie płacze. Górą jasne niesiem czoła, radość w piersiach nam kołacze, duma ogniem lico płoni, że idziemy jako oni, starym ojców naszych szlakiem, przez krew idziem w jutra wschody, z dawną pieśnią, dawnym znakiem, na śmiertelne idziem gody, by z krwi naszej życie wzięła ta, co jeszcze nie zginęła. Cały czas śmieci się wszystko wokół niepodległości. Dzisiaj nasi Polacy wygonili Niemców z tego pięknego Supraśla, który był za długo ciemiężony przez nich, bo był dla nich zbyt wygodny. Cieszmy się niepodległością. Co wy jeszcze tu robicie? Antoni Jarosz wyrósł na takiego lokalnego bohatera. To on był inicjatorem, on był zarzewiem zdarzeń, które się zdarzyły 100 lat temu. Nie czas do domu? Za kogo wy się w ogóle uważacie? No? Normalnie jesteście... Jak? Dawaj broń! Jak oddać broń? Ty gdzie z tym jedziesz? Dobrze się czujesz? Dawaj broń! Halo! Halo! Nie za dobrze wam? Zrobimy się wasze panowanie. Skończyło się wasze panowanie! Do domu czas! Inaczej się krew poleje. Zabierzemy tylko sztandar. Dobra. Zamknij się! Co się zamknij? 2019 rok. Żyję sobie jak normalnie z ojcem. Fabrykę prowadzimy. Aż tu nagle nas wyganiają. Żyło nam się dobrze. Dawaliśmy pracę. Żadnych problemów. Gdzie z łapami? Teraz my będziemy ciebie bronić. Okay. Jeden list do Berlina. Jeden! Samotny! Jeden do Warszawy. Nie ma się. Tato? Co zrobić? Pognali nas Polaczki. Ale w sumie może i dobrze, jutro ostatni pociąg na Prusy. Czas wracać do siebie. Wiele lat czekała. Niepodległa Polska! Niepodległy Supraś! Tutaj jest Polska! Niech żyje Polska!
ludzie coś zapamiętają z dzisiejszego dnia. Nie tylko to, że dostali dzisiaj pączki za darmo, ale również to, że coś kiedyś tutaj się zdarzyło. Czyli odzyskaliśmy niepodległość.